montujemy szybę. Plan jest taki, żeby szyba nie była wyżej niż poziom moich oczu. Jednocześnie chroniła tutaj kamerę, mikrofon. Zobaczymy, czy się uda. Unboxing. Zmierzę, czy to rzeczywiście to ma 66. Aż zmierzę. No mam w największym punkcie 64,5. 64,5 na wysokość. A tutaj na szerokość ma 62,5. Tak to jakoś ma być. Coś koło tego myślę. Chyba będzie grało. Wysiądę. To będzie za wysoko? Jak tam, nie? Nie no, spoko będzie. Będzie idealne. Myślę, że gitara. Ten jest troszkę to waży. No, jest solidne. Myślę, że dobry ponad kilo będzie miało. No, solidne płaskowniczki. Więc to widać, jest solidne. No i solidnego rodzaju, solidne różne podkładki, śruby. Wiem, że to wygląda naprawdę spoko. Mam nadzieję, że spełni swoje zadania. Co my tu jeszcze mamy? Instrukcja. Jest! Kymco Agility S125. Myślę, że będzie ok. Tak. Jest tylko taka różnica, że tutaj jak montujemy w poprzednich modelach Kymco, to jest taka jedna gumowa podkładka, a w moim Kymco jest jeszcze jakaś podkładka, troszeczkę inna gumowa podkładka. No widocznie inne są tam rozstawy, inne odległości. A nazywa się to coś A6119A. Tutaj jest to mocowanie. Ono tylko pasuje pod do nowego Kymco S125. To jest taka zaślepka, trzeba ją sobie wyłamać. Delikatnie, z czuciem. Coś takiego. Widzicie, taka zaślepeczka. Tylko przewidzieli, że ktoś może montować szybę, ale normalnie nie dołączyli ich. Myślę, że koszty to było to. O taką zaślepeczkę trzeba zdjąć. Poprawmy trochę ten otwór. Do tego jest taka ładna naklejeczka. Spróbujmy to dokleić. Zakładam, że trzeba tutaj wstrzymać gumę. Przykładam tą gumę do góry. 14 kluczyk. Spróbujmy go. Tu idzie taki płaskowniczek, a tu taka samokontrująca nakrętka, a tu będzie główne mocowanie. No i mniej więcej coś takiego ma być. Taka tulejka, taka śruba i na tym będzie się opierała szybka. Wydaje mi się, że będzie ok. Dobra, wyszło.
Okej. Okay. Jakoś tak będzie. Czyli przez to mój skuter będzie szerszy. To niedobrze. A dokładniej? Dokładniej mi się przysunie do lusterko. O, już wam powiem. Trochę więcej niż centymetr. 2,5 cm. Czyli 5 cm na szerokość skuter się nam poszerzy. No i prawa strona. Trzasnę na prawą stronę. Okej. Ciekawe, i 12, i 13, i 14. Każda śruba inna. Czy klucz mam na myśli? No, solidne. Coś nie jest przykręcone do końca, ale już widzę, że to będzie spoko i że zostanie miejsce na zamontowanie czegoś tu. Jest tu coś do przykręcenia? Powinna być. Nawet się wkręca. Dosyć długo trzeba kręcić i kręcić. Przesadzajmy. Potem będziemy dopasowywać. Ok, no i druga część naszej zabawy. Najpierw sobie tą tulejkę lepiej do środka włożyć, a potem skręcać. O, ta śrubeczka super, a tamta. No trochę gorzej. Uchwyty są. No to została nam tylko nasza szybka. Na początek czas na takie zabezpieczenia gumowe. Potem wkładamy takie plastikowe zaślepki, które trochę osłaniają i chronią połączenie. No i na koniec już takie śruby. Musimy sobie tutaj złapać. Chociaż z jedną. I tu znowu przychodzą takie samokontrujące się nakrętki. Złapać chociaż trochę. Ok. Ups. Siedziało. Żyjemy. Tak patrząc, to prosta robota była, ale można było parę rzeczy popsuć. No słuchajcie, nie jest całe skręcone prawidłowo, ale to już są detale. Ja już sobie to poskręcam. Może się nie mogę doczekać, aż siądę na tym i zobaczę, czy jest wszystko ok. Chwila ciszy. To się dzieje, tak? No powiem wam, że na styku praktycznie koniec szyby mam na wysokości oczu. Mam nadzieję, że mi nie będzie denerwować. Mam taką nadzieję. Trochę widzę, że osłoni mi ręce też, bo tutaj to takie jakby mini handbary są przez to. Na pewno będzie mniej wiało, to na 100%. Ale już teraz widzę, że będę patrzył przez szybę. Może jednak będzie mi wygodniej patrzeć przez szybę, chyba że się będę prostował bardzo i gdzieś tam zaglądał z przodu. Zobaczymy, a może będzie wszystko ok. Człowiek się przyzwyczai. To i nic, ja przykręcam dalej. Jestem ciekawy, jak to się będzie sprawowało w jeździe. Już się nie mogę doczekać, kiedy tam pojadę. Kręcę dalej. Trzymajcie się. Hej.